Nie, pani jest publiczna, bo pani jest publicznym holownikiem. Jak pani nie ma sprzętu do zabierania auta, które ma zblokowane koła lub nie posiada wiedzy, jak w takim samochodzie się te koła odblokowuje, to proszę tego auta tylko nie uszkodzić, bo będzie pani za to odpowiadała finansowo i biorę to wszystkich panów na świadków, że pani nie ma uprawnień albo wiedzy, jak takie auto się odblokowuje, jeżeli okazuje się, że nie ma kluczyka. Proszę się douczyć albo zadzwonić do serwisu, to pani powiedzą. No. No ale czy słuchaj, jak ona nie wie, jak takie się auto wciąga, no to sobie się puknie w głowę trochę, co? Czy jak wiesz? Co nam się, że prawo jazdy tylko zdała i teraz będzie auta wciągać na lawetę, tak? $300 zarobię, a 3000 będą musieli oddać. Ale prosi, będzie, kierowca czeka, podjedzie, podpisze przekazanie auta, tak jak było za każdym razem, 6 razy. Panu tłumaczę, 6 razy byłem zatrzymywany, Marcin był zatrzymywany, za każdym policjanci, są na to dowody, przekazywali auto bez żadnego wzywania nawet, a pan się uparł, jest pan złośliwy i tyle, no. To jest tylko pana wolna wola, no. Nieznajomo sprawa szkodzi. No tak, to widocznie pan, pana kolegom będzie szkodziła bardziej niż mi, bo mnie co to za to grozi, no co mi za to grozi, no. Że podpiszę im papier, nawet nigdy w życiu im pieniędzy nie zapłacę, bo teraz się nie płaci nawet, no. No dobra, no. Skoro to nie jest problem. Ale dlaczego mam przekroczyć swoje uprawnienia? A jak przekroczyć? No, jest osoba, która ma prawo jazdy, jest osobą trzezwą, może auto przekazać. A co za różnica, że ktoś podjedzie i od lawety weźmie ten. Nie, tak nie działa. Teraz ja nie mam pasażera prawo jazdy. Ale przecież przestępstwa pan nie popełnia, jak siada osoba tutaj jakaś, która ma prawo jazdy i jedzie za samochodem, tak? Właśnie tutaj się pomyli. No to co chce pan powiedzieć, że tamci policjanci... Dobra, ale ja pani nie nagrywam, pani jest za brzydka, ale żeby panią nagrywał. No. No to się proszę nie wchodzić mi w kadr, kurno. Ja patrzę na swój samochód, tak? Dobra, to proszę się zadzwonić do serwisu i ja panią już nie pierwszy raz widzę, jak pani się w ogóle nie umie autami obsługiwać. No człowieku, ona wsiadła w Tuarega i mówi, że jak tu się w ogóle biegi, nie. Gdyby ta pani jechała, to by nie było problemu. Ktoś inny jechał. Dobra, ale człowieku, jak ty nie wiesz, jak ja... Dobra, ale... Dobra, no. W ciebie powinna przypieprzyć, w ciebie, w ten twój pusty łeb. No, tam co masz między nogami masz puste pewno i to kurwa chyba na wieczność. No, tak, no. Czy to jest debil? No przecież jak ona to wykonanie prawidłowa, wszystko będzie nagranie. No kurwa, czy ona nie wie, czy ona w Tuarega wsiadła, ty auto rozjebane, kurwa, ona ten, chciała wiesz, wciągać go na zblokowanych kołach, ty, na 4 napęd samochód ten. I dopiero zadzwoniła gdzieś tam, ktoś jej wytłumaczył, jak to się robi, nie? I ona tylko potrafi, wiesz, pyskować i się mądrzyć, nic więcej. No i jeszcze, wiesz, na B przyjechać, nie? Ty, Marcin, byś spróbował dodzwonić się na ten numer
co ci mówiłem, co? Co ta pani tam podawała, co? No bo jak tam odbierze, to wystarczy, że powiesz, żeby się zgłosił oficer dyżurny Mirowska Wewnętrzny. No i powiesz sytuację, że wiele razy ma, a pan ci tu teraz mówi, że tak nie można. Rozumiesz, o co chodzi, nie?